Siemaneczko, witam Was w ten piękny, deszczowy poranek środowy. Witam Was deszczem i chrypą, bo oczywiście jestem przeziębiony, a za kilka dni maraton. Także jest fajnie, jest ciekawie, jedynie co to może być tylko lepiej, na pewno nie gorzej. Widziałem, że pogoda będzie słoneczna, nawet 19 stopni po południu w niedzielę. Mamy jeszcze kilka dni, mam chrypę, jakoś kilka dni temu źle się czułem, gorzej się czułem, natomiast teraz chrypa została i będzie ok. Zostało kilka dni, więc faza ładowania węglowodanami. Co to jest? No, faza ładowania węglowodanami to jest taka metoda, żeby pozyskać jak najwięcej energii, którą wykorzystujemy podczas biegania długoczasowego. Powyżej półtorej godziny to się stosuje. Przyjmuje się, że jak na przykład ważycie 70 kg, to powinniście w ciągu doby zjeść gdzieś około 490 węglowodanów. A to dlatego, że gdzieś razy 7 gramów wasza masa ciała. Czyli tak jak ja ważę 70 kg, to w ciągu dnia powinienem zjeść 490 gram węglowodanów. Oczywiście w porcjach. Jak to sprawdzić? No jest taki kalkulator, aplikacje, gdzie wpisujecie sobie co jecie i on pokazuje składniki wartości odżywcze danych pokarmów. Także przed Wami są dwie bułki słodkie. Tak, to jest piękny czas przed maratonem. Ja się bardzo cieszę, bo tutaj mogę pozwolić sobie na bardzo dużo. Ta energia jest mega potrzebna do maratonu czy do półmaratonu. Także zaczynamy zabawę. Dzisiaj tak delikatnie, bo zostały, co jest środa. Tak naprawdę ładowanie powinno być 3 dni. Dzisiaj byłoby 4, więc dzisiaj tak na spokojnie, ale od jutra to już jadę na maksa. No jakby tak padało na maratonie, to już by była komedia. Kurczę, no na pewno się zdarzają takie sytuacje, że akurat jest maraton, a ludzie biegną. Ale wyobraźcie sobie 4 godziny biec w takiej ulewie. No zapalenie płuc jak nic na koniec. Generalnie w tym tygodniu, tak jak widzicie, o, na spokojnie, tylko spacery. Buna, chodź, przywitaj się. Tak. Bez żadnego biegania. Ten tydzień to jest już regeneracja, dużo jedzenia i czekanie na zawody. Czwartek, 3 dni do zawodów. No i oczywiście musiało się zdarzyć to, co zawsze się dzieje przy przeziębieniu, czyli ucho. Generalnie nie boli, ale czuję, że coś się dzieje, więc jest ciekawie. Mam nadzieję, że jak to oglądacie, to jest już ok po wszystkim. Także ja się przygotowuję jakby nigdy nic. Nie ma opcji, żebym nie pobiegł. Nie wiem, co musiałoby się zdarzyć. Chyba musiałbym nogę złamać, żeby nie biec. Natomiast przygotowuję się w swoim rytmie tak, jak powinienem się przygotować. Od dzisiaj już konkretnie jedzenie wjeżdża. Tak jak mówiłem, większe ilości węglowodanów. Ale węglowodany takie z posiłków, które posiłki sam robię. Nic na mieście, z miasta to ewentualnie jakieś słodkie bułki, można żelki zjeść, ale raczej przetworzonych potraw nie powinno się zjadać. Natomiast głównym przewodnim składnikiem będzie makaron pszenny, nie wieloziarnisty. Owsianka też nie. Zrobiłem doświadczenie. Kolega mi podpowiedział, żeby odstawić owsiankę przed biegiem, produkty wieloziarniste, i rzeczywiście to wpłynęło, że przy ostatnich zawodach, gdzie byłem 6, a przez kilka kilometrów 3, 0 kolki. Nic kawy nie piłem rano, nic gazowanego i owsianki też nie. Więc coś jest na rzeczy, zobaczymy, jak będzie na maratonie. Pierwsze danie. 100 gram makaronu spaghetti, trochę pasaty z bazylią i kurczak 100 gram.
leki kupione, będzie już tylko lepiej. Gorzej być nie może, ale co by się nie działo, to pobiegnę. Nie ma takiej opcji. Bieg musi się odbyć i muszę go ukończyć. Także pozytywnej myśli jestem. Do niedzieli jeszcze jest dużo czasu. Będzie gitareczka. Siemaneczko. Dzisiaj piąteczek. Tabletki lekarstwa wzięte. Generalnie nie jest gorzej. A to jest najważniejsze. Ile? 3 dni, 2 dni do zawodów. Czas się pakować. Najważniejsze rzeczy, oczywiście buty. Carbo, czyli węglowodany. Bardzo szybko przyswajalne, bardzo dobre, polecam. Firmy KFD. Żele energetyczne, też przetestowałem. W ogóle nie są słodkie. No i spodenki i pas startowy. Piąteczek popołudniowy i powiem wam, że nie była ziemia. To co było rano, albo to co było wczoraj, to po tych lekarstwach, to jak nowonarodzony jestem. Powiedziałem lekarzowi, że biegnę w niedzielę i muszę wyzdrowieć. No i zdrowieję. Będzie mega. Będzie mega. Natomiast plan jest kontynuowany. Dosyć dużo jem. Tak dużo jem, że aż dzisiaj w ciągu dnia siestę sobie uciąłem. Ale tak ma być. Będzie moc w niedzielę. W drodze do Krakowa. Dzisiaj można. Wujek Krzysiek pozwala. Dojechaliśmy. Jest generalnie mega ciepło. 21 stopni. Aż się rozebrałem. No jest to fatalna pogoda. Jest to fatalna. Wolałbym, żeby było 10 stopni. Bo jednak słońce grzeje. A gdzieś o tam z tyłu odbieramy pakiety. Nie wiem, czy to tutaj. Może się okaże, że tutaj. A może po drugiej stronie miasta. Ale wszystko wskazuje, że tutaj pakiety startowe się odbiera. Więc idziemy. Okazało się, że nie tutaj, więc... No właśnie. No zdecydowanie nie w tym miejscu wylądowaliśmy, co potrzeba. To jest stadion, nie wiem, miejski. I pakiety gdzieś się tam hen odbiera. Tak, dobrze powiedziałem, stadion miejski. Pakiet odebrany, pociąg niesamowity. Oznaczenie, gdzie trzeba iść. Kazałbym, że jest prze. Dalej tego nie powiem. Błądziliśmy na maksa. Więc generalnie na początek słabo Krakowita. Dodatkowo jest kolekcja takich koszulek oddzielnych na maraton. Są damskie, są bluzy. Bluza kosztuje 219 zł. No, trochę sporawo. Koszulki, ale koszulki dość zwykłe, bawełniane. Nic specjalnego, żadna techniczna. O, jedynie tak, wiecie, żeby mieć coś tam w kolekcji. No jakby to były jakieś techniczne, fajne, no to może jeszcze bym wziął. Wchodzicie sobie na ten teren i patrzycie, gdzie możecie odebrać ten pakiet. Budynek jest przeogromny i tak, wchodzicie do pierwszych drzwi, nie, tam nie można. Do drugich drzwi, nie, tam nie można. Do trzecich zamknięte. Wreszcie się okazuje, że do czwartych można. Ale w tych czwartych nie jest napisane, że można odebrać pakiet. W ogóle nigdzie nie ma takich potykaczy, jak na półmaratonie warszawskim, że w prawo, w lewo, generalnie gdzie iść. Po prostu nic. Trzeba iść i się dopytywać. Więc za to daję minus. Naprawdę duży minus. Bo okrążenia jest sporo. Odbyły się dwa biegi, mini Krakowia maraton i maraton na rolkach. I to no tutaj blisko pokażę wam. O tutaj odbywał się mini Krakowia maraton przed chwilą. I się dowiedziałem, że 4,2 km, więc taki dystansik przyjemny. Przepraszam, jeszcze mnie męczy kaszel. Natomiast zobaczcie, jaka patelnia. Bo i tutaj dookoła tego rozległego terenu trzeba było biegać, więc tak no średnio. A wcześniej rano odbył się bieg na rolkach. Więc też fajnie, że pomyśleli o takiej imprezie. Pakiet odebrany, oczywiście w bólach, bo tak jak widzieliście, organizacja dostępności odbioru miejsca pakietów była dosyć słaba. Wszystko zapakowane było w taki worek, jak to bywa, albo foliowy,
albo materiałowy płócienny, albo materiałowy taki plastikowy. Ten jest plastikowy. W pakiecie orzeszki, to się przydadzą oczywiście. To ciekawostka, ale spotkałem się w biegu Las Kabacki. To ta firma też dorzuca makarony. No i dobrze, to akurat też oczywiście przyda się. I tu makaron z motywami zwierzątka morskie. Kurde, nie widziałem tego wcześniej. Zwierzątka morskie. No, to tutaj córka będzie się cieszyć. Jakaś rybka, jakieś coś tam, to fajnie. Numer startowy. Planuję 34540. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Numerek taki bardziej plastikowy niż materiałowy. Bardzo sztywny, cienki, ale plastik. Chusteczki, jakieś tam, nie wiem, do rąk, do twarzy, do oczu. No i ten żel. Ten żel to od razu mogę go otam. Jest tragedia. Cukier, kiedyś go użyłem na jakimś półmaratonie. O, to dzięki Bogu, że miałem blisko wodopój, bo tragedia. Zemdliło mnie, zniszczyło mi gardło. No to jest tragedia. Cukier 100%. A typ aspirant, też bardzo fajna rzecz, przyda się. Krem. Generalnie słyszałem o nim, ale tak bardziej nie wiem, o co chodzi. Do czego on jest? Pieluszkowego odparzenia skóry. Znowu chrypa, przepraszam. Zapalenie skóry związanego z nietrzymaniem moczu, otarć. No jakieś tam zastosowanie pewnie ma dobre. Później przeczytam. Batonik. Bardzo dobra firma. Bardzo dobre batoniki. To jest numerek, żeby przykleić na worek do depozytu. No i tutaj esencja tego wszystkiego. Tak, po to tylko biegłem i nie biegnę w ogóle. Po to przyjechałem i już nie biegnę. Wracam do domu. Koszulka. Motyw taki złoty. No nawet, no dobra, no nawet okej okay wygląda. 20-lecie, więc tutaj macie dwójeczkę i ludzika takiego z zerem. Koszulka firmy ASICS, więc wydaje się, że będzie dobra. No i rzeczywiście, techniczna, bardzo miękka w dotyku, bardzo zbliżona do tej koszulki, którą mam najlepszą, czyli z półmaratonu praskiego. No, jak na razie na drugim miejscu. Później ją przymierzę, zobaczę, czy rozmiarówkę trzyma. Małopolska, to też fajnie, że tutaj reklamują, to super. I z tyłu Kraków. Do tego mi brakuje w warszawskich koszulkach. Tutaj właśnie mogłoby być też, nie wiem, Warszawa albo Mazowieckie i z tyłu jeszcze Warszawa, więc no to super. Tutaj pokazuje, gdzie biegniemy, w jakim biegu, data. Generalnie bardzo fajnie. Jesteśmy na Starym Mieście, na małych zwiadach, co i jak. Widoczki bardzo ładne. Prawdopodobnie tutaj gdzieś z tyłu będziemy startować. Natomiast tutaj jest strefa regeneracyjna. I tak to wygląda, że gdzieś tutaj z tyłu będziemy biec. Bardzo dużo ludzi. Generalnie jest ciepło. Jak dla mnie za ciepło. O 21 stopni o tej porze i przy biegu to będzie słabo. Na szczęście o 9 rano będzie aż 13 stopni i będzie do 20, do 21 w okolicach 12, więc no słabo, ja bym wolał 5-6 stopni, no ale zobaczymy. Mapka, tak to wygląda, czyli dobrze myślałem, jesteśmy w dobrej okolicy, tak, to tutaj. A w ogóle dzisiaj w nocy jest jeszcze jeden bieg na 10 km. Wiecie, teoretycznie dałoby radę delikatnie przebiec, przejść. Tylko, że to mały odstęp czasu. Chyba o 21 jest ten bieg nocny, a rano o 9 już maraton. No, jeżeli tu była piąteczka, to bym wystartował, tu nawet się przejść. Ale tak dycha, a później maraton, słabo. No z mapki wynika, że tu będziemy stać. Tak, tutaj będzie start. Zobaczcie, pod Bazyliką Mariacką. No kurde, fantastycznie. Tak, to już jutro. I tym pięknym widokiem będę się żegnać z wami. Do zobaczenia jutro na maratonie.
Trzymajcie kciuki. Hejka.